Cześć kochani, dzisiaj przychodzę do was z tym oto makijażem. Miałam go na sobie chyba 3 filmiki temu i kilka osób mnie o niego prosiło, dlatego robię go dla was dzisiaj. Niestety po tak długiej przerwie, ale dzisiaj nadarzyła się okazja, żeby nakręcić w dobrym świetle i mam nadzieję, że cokolwiek zobaczycie w takich kolorach, w jakich powinno być. Zapraszam was bardzo do tego tutorialu i do zobaczenia, pa! Na powieki nanoszę bazę, tym razem użyję bazy z Art Deco. Bazę nakładam również w wewnętrzny kącik oka oraz na dolną powiekę. Na całą powiekę nakładam cień z Alverde w takim różowym kolorze z bardzo chłodną poświatą. Kolor nie ma numerku, a przynajmniej ja go nigdzie nie znalazłam. W każdym razie wygląda tak i jest bardzo podobny do tego mojego ulubionego cienia ze Smashboxa, tyle że ten ma właśnie taką perłową poświatę. I nanoszę go na całą powiekę oraz na podłóg brwiowy. W załamanie użyję także chłodnego odcieniu cienia. W każdym razie jest to numer 030 z NYX. I ja już wam go nieraz pokazywałam. Naprawdę ten cień jest świetny. Jeśli macie tylko okazję kupić te cienie z NYX, to bardzo wam polecam. Oczywiście nakładam go pędzelkiem z Essence. Gwoździem programu będzie tutaj taka dosyć graficzna kreska w załamaniu powieki i zrobię ją cieniem Nanda De Vries ze Steely. Jest to ten cień i nałożę go pędzelkiem kuleczkowym z Essence, ale zaaplikuję ten cień na pędzelek jedynie dotykając delikatnie czubeczkiem pędzla tego cienia i nadmiar strzepując. Będę miała bardzo mało produktu na pędzelku, co ułatwi mi w pewien sposób aplikację. I dokładnie w załamanie powieki rysuję delikatnie cienką kreskę. Zobaczycie zresztą. I tą kreskę zostawiam właśnie w ten sposób, nie rozcieram jej w żaden sposób do góry czy na dół, nie nakładam jej w strefie V, zostawiam po prostu taką surową kreskę w załamaniu powieki. Teraz biorę do ręki pędzelek 6 z Inglota i wszystko razem ładnie blenduję, ale tak, żeby nie rozetrzeć tej kreski w załamaniu powieki jakoś na całą powiekę, delikatnie to wszystko robię. Dwustronnym pędzelkiem z H&M, tą cieniutką końcówką do teoretycznie linera, nakładam ten sam ciemny cień, czyli Nanda De Vries ze Steely, na dolną powiekę, rysując taką kreskę do 3/4 powieki. Ja nigdy nie rysuję większej kreski.
Przed nałożeniem tuszu jeszcze wymodeluję sobie brwi. Do tego celu użyję cienia z My Secret. Nie powiem wam, jaki to jest kolor, ponieważ niestety tył mi się zdrapał. Cień mi się ostatnio cały rozkruszył i powciskałam go i sprasowałam tutaj. Natomiast jest to mój ulubiony cień do brwi. Mimo tego, że ma dosyć ciepły odcień, natomiast z takim, ja mam dosyć rudawe te włosy, dlatego to nie wygląda tak strasznie. I używać będę do tego celu oczywiście skośnego pędzelka. Żeby brwi ładnie się trzymały przez cały dzień, użyję duo do brwi z Elfa, nanosząc pierwsze przezroczystą warstwę, a później używając tego celu tuszu. Oczywiście przyszedł czas na rzęsy i będę używać tej maskary z MAC, która nazywa się o tak. Wiecie, że nie wiem tego przeczytać nigdy. I będę używać tutaj końcówki wieczorowej. Aby nadać też zdrowy wygląd, użyję mojego ukochanego tuszu z Paese w kolorze Paryska Bohema numer 219. I nałożę ją delikatnie na szczyt kości policzkowych. Jak widzieliście, ja użyłam różu, nie używając najpierw pudru i tą metodę polecam jedynie osobom, które naprawdę są świadome tego, jak władają pędzlem, jak są w stanie rozprowadzić kosmetyk, ponieważ ta metoda może spowodować, że porobią się na buzi plamy. Ja będę używać teraz pudru na ten róż i ładnie ten róż rozetrę, a przez to, że nałożyłam go na podkład od razu bezpośrednio, zapewni mi dłuższą jego trwałość. I będę używać tutaj pudru z Oriflame Air Soft Powder, takim pędzlem, którego nie cierpię, tak jak wam mówiłam, z Yves Rocher. Na koniec nałożę błyszczyk i będę używać tutaj błyszczyku z Essence, z tej limitowanki Wild West, chyba tak się ona nazywała, nie pamiętam, w każdym razie taki budyniowy, różowy kolor, który praktycznie w ogóle nie kryje, ale daje bardzo ładny kolor na ustach. A więc to jest efekt końcowy. Mam nadzieję, że komuś się ten makijaż spodobał, na coś się komuś przyda. Jeśli spodobał wam się ten makijaż, to fajnie by było zobaczyć, czy wy też robicie te makijaże, jak one wam wychodzą. I do tego celu służy stronka www.wizaż-club.pl. Tam możecie umieszczać zdjęcia swoich inspiracji, czyli jeśli zainspirował was mój makijaż i wy go odtworzyłyście, możecie zdjęcie tego odtworzonego makijażu umieścić w dziale inspiracji. Ja myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, a ja chętnie też obejrzę, co wam z tego wszystkiego wyszło. To by było na tyle. Mam nadzieję, że do zobaczenia i trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!